Pittsburgh to malowniczo położone miasteczko z ponad 710-letnią historią, usytuowane w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Od 1975 roku posiada również status miasta turystycznego. Miasto jest bramą wjazdową na Warmię i Mazury, usytuowane nad Jeziorem Lidzbarskim, rzeką Wel oraz na terenie dwóch parków krajobrazowych, Welskiego oraz Górzyńsko-Lidzbarskiego. Nic więc dziwnego, że władze tej urokliwie usytuowanej gminy skupiają się na rozwoju turystyki i prowadzą inwestycje w celu jej rozwoju. Amfiteatr stał się sercem i centrum kulturalnym Lidzbarka. W ramach realizacji projektu pod nazwą Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku zaplanowano zagospodarowanie brzegów Jeziora Lidzbarskiego, promenady, w miejscowości Lidzbark przy ulicy Garbuzy. Na zasadzie odtworzenia sceny poprzez budowę widowni z zadaszeniem oraz wykonanie sceny z wykonaniem zadaszenia membranowego służący różnym celom kulturalnym. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Obiekt jest budowlą jednokondygnacyjną. Przykryciem dachu jest zadaszenie membranowe PCV z włóknami PS rozciągające się nad widownią oraz sceną plenerową. Przykrycia dachowe nad widownią i sceną mają łącznie powierzchnię około 529 m kwadratowych. Oba zadaszenia zaprojektowane zostały w podobnej formie przypominającej siodło. Dodatkowo w projekcie uwzględniono monitoring obiektu, nagłośnienie, oświetlenie, rzutnik, ekran do projekcji oraz środki finansowe na realizację 5 imprez kulturalnych. Wyposażenie jest niezbędne do nowoczesnej obsługi wydarzeń kulturalnych. Wnioskodawcą projektu była gmina Lidzbark. Wartość ogółem to 3 292 058 groszy. Wydatki kwalifikowalne to kwota 2 486 870 zł. Wnioskowane dofinansowanie 2 014 116 zł i 1 grosz. Procent dofinansowania wynosi 80,99%. Data rozpoczęcia realizacji projektu to 20 listopada 2020 roku, a rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu 14 czerwca 2021 roku. Data finansowego zakończenia realizacji projektu to 30 września 2023 roku. Dzięki realizacji projektu pod nazwą Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku, miasto zyskało niezwykle istotne miejsce, które stanowi centrum wielu wydarzeń kulturalnych. Park rekreacyjno-sportowy nie tylko zapewnia mieszkańcom miejsce do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale także staje się sercem życia kulturalnego miasta. Organizacja różnorodnych wydarzeń, takich jak koncerty, festiwale czy przedstawienia teatralne, nie tylko wzbogaca ofertę rozrywkową, ale również integruje społeczność lokalną. To nieoceniona możliwość dla mieszkańców, którzy mogą cieszyć się kulturą i sztuką bez konieczności wyjazdu poza swoje miasto, budując jednocześnie więź społeczną i dumę z przynależności do swojej miejscowości.